Hej, hej, hej ludzie, witam was w kolejnym odcinku, już drugim z gry Overclocked. Trochę tak zmieniamy klimat i znowu wchodzimy w tą pełną niespodzianek grę. W ostatnim momencie skończyliśmy przy rozmowie z komendantem policji i z naszym szalonym doktorkiem, tak już mogę zdradzić, to jest szalony człowiek. Dobra, idziemy porozmawiać z tym policjantem. O, ukazał nam z sobą porozmawiać. No to zobaczymy, co ma do powiedzenia. Dobrze. Informacje. Co pan dotychczas ustalił? Niewiele. Mamy 5 pistoletów i stertę brudnych ciuchów kupionych w supermarkecie. No i parę agresywnych, bezimiennych czubków z całkowitą amnezją. Pierwszy przypadek trafił tu w piątek. Dziewczyna z pokoju 2. Ostatni dziś rano, ta z 4. I co, ma pan jakąś teorię? Może narkotyki? Może jakaś sekta? Inaczej nie umiem wytłumaczyć przypadku tej piątki. Sprawdzamy, czy te dzieciaki nie mają czegoś wspólnego z ostatnimi zabójstwami. Problem w tym, że zupełnie nic o nich nie wiemy. Dlaczego ich zdjęcia znalazły się w prasie drukowej? Nic nie dało się zrobić. Niby góra nakazała rozwiązywanie tej sprawy po cichu, ale coś się jednak przedostało do prasy. Pismaki mają w tych sprawach szósty zmysł. Doktorze, żebyśmy się dobrze zrozumieli, obowiązuje pana tajemnica lekarska. Całe to dochodzenie ma charakter poufny, podobnie jak środki użyte w toku jego prowadzenia. Z nikim pan o tym nie może rozmawiać, nawet z matką czy żoną. Rozumiemy się? Żaden problem. Dobrze, musimy się dowiedzieć, co do cholery się stało z tymi dzieciakami. Jak długo to potrwa? Nie jestem w stanie powiedzieć. A może by tak choć trochę precyzyjniej? Pacjenci z traumą różnie reagują. Może dowiem się czegoś jutro, może za 6 tygodni. A może nigdy, tak? Może niech pan pozwoli mi już zacząć, detektywie. Jasne, jasne, to pan tu jest psychiatrą. No okej, no trochę taki... Już mi się nie podoba ten koleś. Pan to... Dobra, policja. Jak długo pan pracuje, panie Moretti? W zawodzie? W przyszłym roku to będzie już 25 lat, jak noszę odznakę. Na jubileusz dadzą mi złoty zegarek. Już nie mogę się doczekać. Czy kiedykolwiek spotkał się pan już z takim przypadkiem? Wie pan, doktorze, wariaci w Nowym Jorku biegają po ulicach całymi watahami. Widziałem już wszystko. Od stukniętych weteranów z Wietnamu po kopnięte staruszki. Najciekawsze, że te dzieciaki nie są odosobnionymi przypadkami. Można by pomyśleć, że to zaraźliwe. Mam nadzieję, ładnie, że jednak nie. Słownie tam piszczy. Dobra, pomoc jeszcze. Dlaczego nie życzy pan sobie obecności doktora Younga? Ma pan z nim jakiś problem? Nie o to chodzi. Po prostu wolę, żeby nie wiedział wszystkiego. To pan prowadzi terapię, a nie on. Nie musi o wszystkim wiedzieć. Co pan o nim sądzi? Na razie nic. Wiem o nim tyle, ile mówią jego referencje. Na pewno jest trochę dziwny, ale czego się spodziewać po psychiatrze? Oczywiście wyłączając tu obecnych. Jasne. Zabawne, ale można odnieść wrażenie, że sam pobyt w tym miejscu coś robi z ludźmi. Poznał pan tę asystentkę Younga? Można się przestraszyć. Może ma pan rację. Wszyscy mamy jakieś skrzywienia. Ale jeszcze pan to... Jak mam pana informować o ewentualnych postępach? Wyślę panu moje dane kontaktowe, ale będę też do pana zaglądał, jeśli to panu nie przeszkadza. Żaden problem. W którym hotelu pan się zatrzymał? W Skyline. To jest w... Wiem, gdzie to jest, doktorze. Miła okolica. Jeśli będzie się panu nudziło, to możemy pójść kiedyś na piwo. Świetnie. Przyda mi się chwila wytchnienia. No okej, okay, dobra. Kończymy z rozmową z nim. Dziękuję. Proszę mnie informować o sytuacji. Oczywiście. Powodzenia. Pa, pa. Żegnamy. No i dobra, ludzie. Dowiedzieliśmy się, że znaleźli jakieś tam 5 broni. O cholera. Ktoś tam krzyczy. Nie, no na pewno nikt tam nie krzyczy. Świetlica. Zamknięte. Tu już nic nie ma. Nie mam klucza. Aha. No to no, jasne, do doktora Younga trzeba iść. Dyżurka, dobra, idziemy z nim pogadać. Jak tu można wejść?
O, można. No to wejdziemy. Doktorze Yang, znajdzie pan dla mnie chwilkę? Już po kontroli? Nie przeprowadzam tu żadnej kontroli. Właśnie rozmawiałem z detektywem. Czyli jest pan już rozeznany w sytuacji. Mam jeszcze do omówienia z panem kilka spraw zawodowych. O matko, ale to dobra szpital. Jak długo działa ten szpital? Chce pan wiedzieć, czemu tak źle wygląda? No tak, trudno leczyć pacjentów w takich warunkach. Żaden szanujący się psychiatra nie powinien pracować w takim miejscu. Witamy w Rumunii lat 60. Wszystko to zawdzięczamy naszemu kochanemu rządowi. Nie wiem, czy stan tej placówki jest zgodny z dzisiejszymi normami. Trafił pan w dziesiątkę. Zamykamy szpital. Ta piątka to nasi ostatni pacjenci. Co stanie się z panem i Tamarą? Coś nam załatwią. Znalazł pan już nową posadę? Można tak powiedzieć. Mogę zapytać gdzie? Niestety nie. To prywatna sprawa między mną a Tamarą. Okej, rozumiem. Czyli też coś ukrywa. Dobra, pacjentka. Proszę mi opowiedzieć o pacjentce przywiezionej dziś rano. Młoda kobieta, rasy białej, wiek około 20 lat. Zatrzymana o 5:30 na skrzyżowaniu Flatbush Avenue przy hotelu Skyline. Jest w pokoju numer 4, drugie drzwi po prawej. W jakim jest stanie? Da się z nią rozmawiać? Jest w szoku, całkowicie oszołomiona. Nie ma z nią żadnego kontaktu. Podano jej jakieś leki? Dwa razy środek uspokajający, raz lekki neuroleptyk. To wszystko. Kazano nam czekać na pana. Czy coś mówiła? Pisała? Nie, tylko krzyczała. Tak jak pozostali. I co pan o tym sądzi? Moje zdanie tu się nie liczy. To pan jest specjalistą od takich spraw. Proszę ze mną nie pogrywać, doktorze. Pisał pan swoje artykuły, kiedy ja byłem jeszcze w podstawówce. Jako kolega proszę pana o opinię. Nie, to są teraz pańscy pacjenci. Dano mi to wyraźnie do zrozumienia. W porządku. Ale wredny jest. Dobra. W jakim stanie są pozostali pacjenci? Najlepiej niech pan sam przejrzy akta. No, akta dostaniemy. Wyciągnął z kieszeni takie wielkie. Dał mu do twarzy, on sobie wziął. No co, poradzimy. Włożę sobie do kieszeni takie wielkie. Dzisiejszy przypadek też w nich jest? Oczywiście. Dobra, co nam zostało? Doktor Yang. Czytałem pańskie artykuły. Terapia Yanga, leczenie pamięci metodami farmakologicznymi. Zgadza się? Miał pan obiecującą karierę. To prawda, ale to było wiele lat temu. Powiedzmy, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Tak to bywa. Wiem coś o tym. Doprawdy? Wydaje się pan być wziętym specjalistą. Każdy młody psychiatra pracujący dla rządu nie ma raczej na co narzekać. Od czasów pobytu w wojsku nie pracowałem dla rządu. A ja pracowałem tylko dla niego. Sam pan widzi, jak to się może skończyć. Dobra, zostaną jeszcze zamek. Mogę zajrzeć do pacjentów? Tak, ale proszę na siebie uważać. Piątka ma napady agresji, a innym też bym nie ufał. Tamara, daj panu alarm i klucze. Dziękuję. A zatem życzę powodzenia. Dziękuję. Dobra, doktorze. A ja żegnam się. Pójdę z panem. Rzucić okiem. Dobra. Wychodzę stąd. Nie podoba mi się w ogóle ten koleś. Jest taki dziwny. Dobra. Zobaczymy tak, to co ludzie? Zobaczymy, co tu jest. Dobra. O. Karta przyjęcia. Imię nieznane. Data urodzenia nieznana. Płeć mężczyzna 18-20 m 83. Hon. Skierowanie Hon Aplin. Syndroma stresu posttraumatycznego PTSD. Amnezja. W czasie badania pacjent wykazuje dezorientację, bardzo agresywne zachowanie, impulsywne ataki. Zagrożenie dla siebie i otoczenia. Orzeczenie sądowe. Co tu mamy? Ale przeżyjmy, to jakiś tam... Syndrom stresu posttraumatycznego, pewna amnezja. To wszyscy amnezje mają, to samo z tego co widzę. No, tu jeszcze jakaś jest... Manhattan. New York. Co, wszyscy też widzę? A nie, inny jest. Inne dolegliwości, wyziębienie, stłuczenie
Ziębienie, czyli chorzy są. To jest ta nowa chyba, tak? No dobra. Pager. Nadajnik alarmowy. Znam to ze służb prewencyjnych w wojsku. O, w wojsku. Powiedziałem. Dobra, zajrzymy do pokoju numer 1. Co ludzie? Zobaczymy co tam jest. O cholera. Dobra, zagadajmy z nim. Cześć. Nie bój się. Tylko spokojnie. Jestem David McNamara. Przyszedłem, żeby ci pomóc. Słyszysz mnie? Rozumiesz, co do ciebie mówię? Mój Boże, co się z wami stało? Brak kontaktu z tego, co widzę. Kompletnie nie reaguje. Hej! Tam ktoś jest! Idą tu! O co chodzi? Coś sobie przypomniałeś? To bardzo dobrze. Nic ci nie grozi. Wrócę później, to spróbujemy jeszcze raz, okej? O cholera. Ciekawe. Dobra, idziemy do następnego. Zajrzyj jeszcze do innych. Dobra, pacjent. Pokój numer 2. Też jakaś dziewczyna jest. Hej! Słyszysz mnie? Nie płacz, kochanie. Pomogę ci. Nie martw się. Jeszcze tu wrócę. Następny brak kontaktu. Dobra. Idziemy do trójki. O matko. Ciężko będzie. Dobra, do trójeczki wejdziemy. O, ten już normalnie chyba siedzi. Coś będzie, może będzie wiedział. Dzień dobry. Hej. Hej, popatrz na mnie. Do zobaczenia później. Też brak kontaktu. W ogóle nie pogadaliśmy z żadnym. No ludzie, no to już 3 minut dałem i 0 kontaktu. Zobaczmy co 4 i 5 będzie. Korytarz. Odpręż się. Dobra, idziemy do czwóreczki. O, też kobieta. Cześć. To ciebie przywieźli dzisiaj rano? Też koniec. Słyszałem, że nieźle wszystkich nastraszyłaś. Opowiesz mi, co się stało? Nie musisz teraz. Mogę przyjść później. Też brak kontaktu. Kurde. Skitu, co im się stało? Zobaczymy się jeszcze później, okej? Okay? Czy mieć taką amnezję? Najgorsze jest to, że oni w ogóle się nie odzywają. Tu są... Aha, ten pusty. No i dobra. Ten agresywny pod piątką jest. No zobaczymy. Jakie czerwone oczy, Boże. Matko. Lepiej przyjdę później. Też tak sądzę. Lepiej nie ryzykować z nim. Mój Boże, nie ma z nimi żadnego kontaktu. Przejrzę najpierw akta.
nadzieję, że Moretti szybko wyśle mi swój numer. Mam do niego parę pytań. Aha, masz pytanie. Dobra, co tu mamy jeszcze? Palmtop, użyj. Dostaliśmy jakąś wiadomość? Jak to działa? Nie wiem, bo nie działa. Popsułem. Plan miasta. Nie orientuję się tutaj zbyt dobrze. Plan się przyda. A gdzie ja mam... Aha, chyba to... No patrzcie, no to te pieprzone strzałeczki. Dobra, pójdziemy do dyżurki jeszcze. Co tu mam? Ole, tu leków jest. Szafka z lekami, zbadaj. Zamknięte. Dobra, popytałem się. Doktorze Young? Tak? I jak poszło? Pierwszy kontakt nawiązany? Wsteczne przywracanie pamięci rozpoczęte. Czytał pan mój artykuł? Miło mi. Tak często pana drukują, że trudno go przegapić. Tak, tekst zdobył spory rozgłos. Podobał się panu? Nie chcę się z panem kłócić. Poza tym nie jestem żadnym krytykiem. Niech pan po prostu powie. Należymy do różnych generacji psychiatrów. Dzieli je przepaść. I chyba wcale tego nie żałuję. Aha. Szczerze mówiąc, nadzwyczaj szybko odpowiada pan na krytyczne zarzuty w stosunku do swoich metod. To wsteczne przywracanie może i dobrze brzmi w teorii, ale w praktyce... Gdy pracowałem w wojsku, osiągnęliśmy spore sukcesy, na przykład przy rekonstrukcji zdarzeń mających miejsce w czasie bitew. Słyszałem, że zwolnili pana z wojska. Mogę wiedzieć od kogo? Nie jestem tak znowu całkiem odcięty od środowiska. Nie wszyscy mają o panu dobre zdanie. Wie pan? Może i tak. Zwolnienie miało osobiste przyczyny. Nie było związane z moją pracą. Słyszałem co innego. Były problemy z pana... temperamentem. Nie wiem, do czego pan pije, ale to niestosowne, kiedy pan... To dla pana krępujące? Dobrze już. Może rzeczywiście słucham zbyt wielu plotek. Życzę szczęścia w korzystaniu z pańskiej metody. Przyda się panu. Dziękuję za szczerość. Doceniam to. Ale ścibski starzec. Ciska się na swojej strony, ale no, jakąś tam ukrytą prawdę jest w tym gościu. Coś tam z nim jest nie tak. Dobra, zobaczymy, czy ten cały Moretti wysłał mi. No czemu on mi nie wysyła nic? Ale dziad. Nie wiem. Zamknięte. Gdzie ja mam iść? Nie wiem, na zewnątrz? O, pójdziemy z nim pogadać. Sprawdzimy, co ma do powiedzenia. Dzień dobry. Czy ja pana już nie widziałem na przystani, na Manhattanie? Co z tego? Nic takiego, po prostu nie znam nikogo tu w Nowym Jorku i dlatego dziwi mnie, jak kogoś widzę drugi raz. No, nie sam. Pierwszy raz z nim gadam, ludzie. Co pan tu robi na deszczu? Nie gadałem z nim wcześniej. Zagrałem już. Taką mam pracę. Dlatego nie skapnąłem, że on tu stoi. Jestem agentem ochrony. Pilnuje pan, żeby nie... Agent ochrony. Robota jest do dupy. Urząd pracy mnie w to wpuścił. 12 godzin stania. 6,50 za godzinę. I co? Ktoś próbował już uciec? Co pan? Spokój tu jak na cmentarzu. Tak. Nawet za bardzo. Też zaczyna pan już nieźle moknąć. Tak, racja. Lepiej już pójdę. Do zobaczenia. Powinien coś pan zrobić z tym kaszlem. Do widzenia. Dobra, ludzie. Ja w tym momencie skończę, bo 20-minutowy filmik chyba starczy. Nie chcę go przedłużać. I co, w tym momencie skończyliśmy, zbadaliśmy pacjentów. Doktor Young okazał się jakiś taki wścibski starcem. No i pogadaliśmy z tym kolesiem. Mam nadzieję, że na tyle starczy, ale nie martwcie się, już niedługo na drugi dzień, albo jeszcze pojutrze będzie jakiś tam filmik z Overclocked. I co, David McNamara się z wami żegnam, ja się też żegnam, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego razu, hej, trzymajcie się.